Dzień dobry, Manko. Z tej strony Witaj, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmie z Minecraft na moim kanale. Jak widzicie, jesteśmy dzisiaj w Sims Craftie i dzisiaj, słuchajcie, pojedziemy do tajnej bazy Intruza i Belly, czyli gangu Intruza, słuchajcie, e, Belly krona oczywiście. Więc dzisiaj pojedziemy do tej bazy, słuchajcie, zobaczyć, jak to wszystko wygląda. Zakradniemy się tam, no i mam nadzieję, że czegoś ciekawego się dowiemy. Jak wiecie, dołączyłem do gangu Intruza, przyjął mnie. No i w sumie będę miał wejście takie luźne, po prostu będę sobie mógł tam wejść. No i mam info, właśnie, gdzie jest ta baza, dzięki temu. Słuchajcie, że dołączyłem do tego gangu intruza. Także dzisiaj dzisiaj to wszystko sprawdzimy. Ja mam nadzieję, że odcineczek wam się spodoba. Jeżeli tak, zostawiajcie łapy do góry, subskrybujcie ten kanał i wpadajcie też na witoshop.pl. po epickie rzeczy. A my lecimy, słuchajcie. E, fajnie, jeżeli będzie tutaj 10 tysięcy łap do góry, to koniecznie nagram wam kolejny odcineczek właśnie Sims Crafta. Jak widzicie, mamy tutaj e, takiego suwa ogromnego, epickiego, przygotowanego. I nim dzisiaj pojedziemy, słuchajcie, tam. Tylko nie ma paliwa do niego, muszę ogarnąć paliwo jeszcze, Słuchajcie, więc to nie jest taki easy Mam niezatankowane po prostu ten samochód Więc lecę ogarnąć paliwo O nie, ja tu zniszczyłem cały domek, zobaczcie Jak tutaj dałem tym ogniem To zniszczyłem cały domek wtedy, no nic Będę musiał to odbudować Dobra, lecę po paliwo gdzieś Okej, okay, słuchajcie, miałem w domku dwa karnistry paliwa Więc spróbujemy e, zatankować ten samochód Mam nadzieję, że nam się uda go zatankować I będziemy mogli nim właśnie pojechać Słuchajcie, do tej tajnej bazy e, Gango intruza, słuchajcie Tylko jak to jak to zatankować? So O, nie, podniosłem, podniosłem ten samochód. Muszę go opuścić tutaj. Czekacie, jak to zatankować? Okej, okay, słuchajcie, udało mi się. Tankuję tutaj, yy, więc yy, musiałem dobrze podejść, słuchajcie. I tutaj teraz chyba się tankuje ten nasz samochód. Zaraz to sobie sprawdzimy. Okej, okay, dobra, mamy paliwo już tutaj zatankowane, słuchajcie. Mam jeszcze taki gas yy, ale to już sobie zostawię na później. Może mi się przyda. Ale udało się zatankować yy, tego suwa, więc możemy jechać, słuchajcie, yy, w podróż. Więc jedziemy, słuchajcie, w tamtym kierunku, bo z tego, co wiem, yy, co powiedział mi, Intrus, to tam gdzieś jest ta ich tajna baza. Więc musimy ją, słuchajcie, kończymy tutaj znaleźć. Więc jedziemy w tamtym kierunku. Ona może być gdzieś koło tej maszyny do klonowania. W ogóle zahaczę o tą maszynę do klonowania. Zobaczę, czy czegoś więcej tutaj ten intrus yy, nie klonował ogólnie. Czekajcie, zobaczmy. Ale nie, chyba nie, słuchajcie Nic tutaj więcej nie widać Także chyba nic tutaj nie było klonowane Ja postawię tutaj, słuchajcie, yy, ten gas pump Tylko, że tutaj nie ma paliwa Będziemy musieli to zatankować jakoś, słuchajcie Żeby można było tankować w tym samochody Ale dobra, na razie mamy zatankowane Więc jest spoko, mamy jeszcze drugi karnister O nie, co to jest? Czekajcie, bo ktoś mnie tutaj atakuje Dobra, mam flamethrower mój więc słuchajcie, go pod nim potraktujemy Okej, okay, dobra, udało się go załatwić Jaki zombiaczek, ej, może to jacyś strażnicy, słuchajcie, tutaj y, tego intruza są Słuchajcie, żeby tutaj dalej nie dojechać Bo jak widzicie, tutaj kończy nam się śnieg już I możemy jechać w tym kierunku dalej Dobra, jedziemy, słuchajcie Musimy tutaj bardzo, bardzo po tej drodze uważać Żeby nie wpaść na coś złego Dobra, okej okay. Dobra, dobra, jesteśmy... Daleko już, słuchajcie, jeszcze w tym kierunku nigdy nie jechałem. Nigdy tutaj nie byłem ogólnie, więc nawet nie wiem, co tutaj się dzieje. Dobra, jedziemy sobie dalej. Ej, tutaj jakieś góry w ogóle. Tutaj pełno krówek jest. Okej, okay, tu są jakieś góry. Okej, okay, i tam owieczki są. Dobra, spoko. Ej, w tych rejonach jeszcze nigdy nie byłem, serio. Tutaj mamy jakąś lawę. Okej, okay, dobra, to gdzieś miało być tutaj, słuchajcie, ciężko znaleźć ogólnie, to jest. Ale zobaczymy, ej, ej, tam coś jest, tam coś jest, tam coś jest, widzę tam coś, dobra. Zostawię ten mój samochód tutaj ogólnie, dobra. I słuchajcie, musimy tutaj podejść i zobaczyć, jak wygląda ta tajna baza. Słuchajcie, tutaj tego gangu intruza, dobra, widać już coś tam, więc podejdziemy, zobaczymy, czy oni w ogóle tam są, słuchajcie, czy nikogo tutaj nie ma. Dobra, chyba wygląda na to, jakby było pusto, słuchajcie, ale fajnie mają to ogarnięte. Zobaczcie, bo tutaj są e, jakby ogrodzeni takim, e, widzicie? Takim bluszczem, że to jest schowane fajnie, i w sumie ciężko zauważyć taką bazę. Bo tutaj wszędzie są drzewa. Dobra, ale chyba nikogo nie ma tam w środku. Dobra, musimy zajść tutaj bliżej, słuchajcie, dobra, musimy to koniecznie sprawdzić. Co tutaj jest, słuchajcie, dobra, idziemy, idziemy. Chyba nikogo tu nie ma, nie, nie ma nikogo. Dobra, jest spoko, więc wchodzimy powoli sobie. Zobaczcie. Jest tutaj namiot różowy, więc prawdopodobnie to jest tego klona kronabelli namiot. Jest fioletowy namiot, czyli prawdopodobnie intruza, słuchajcie. Tutaj mamy jakieś deseczki, tutaj też, tutaj latarenki jakieś, okej. Okay. A to co to jest, słuchajcie? Jakaś dziwna to jest rzecz, naprawdę mega dziwnie to wygląda. Dobra, okej, okay, taką mają tutaj tajną bazę. Na pewno coś jeszcze tu jest ukryte. Ja się boję, że coś jest pod ziemią ogólnie, ale ciężko to zobaczyć na obecną chwilę, słuchajcie, co tam jest, więc musimy tutaj poczekać, aż oni się tutaj zjawią, słuchajcie. I będziemy ich podglądywali. Ogólnie to ja bym sobie wybudował tutaj jakąś tajną bazę. Z drugiej strony, tak żebym ich mógł podglądywać tutaj, słuchajcie. Ja myślę, że to by była spoko opcja. Także musimy tam podjechać koniecznie, więc wsiada w mojego. I jedziemy, słuchajcie, na tamtą górę tam. I ja myślę, że z tamtego miejsca, jak będziemy podglądywać ich, to to by było bardzo, bardzo spoko. Więc jedziemy, słuchajcie. Dobra, okej. Okay. I tutaj gdzieś będę musiał zaparkować tego mojego suwa, tak żeby oni go nie widzieli, słuchajcie. Więc tutaj sobie nim staniemy chyba. Okej, okay, myślę, że tak tutaj będziemy mogli nim stanąć. Dobra, okej. Okay. Tutaj sobie go zostawimy. Nie powinni go tutaj widzieć, słuchajcie. Ale my potrzebujemy teraz y, bloków niewidzialnych jakichś, żeby zbudować sobie tutaj też y, tajną bazę, żeby ich podglądać, słuchajcie. Ale jeszcze sprawdzę, co tutaj jest, bo to mega ciekawe tereny są. Okej, okay, tu jest taka dziura. Wow, tu jakieś tunele, słuchajcie Ciekawe, czy to oni porobili, czy to już było tutaj No mega jestem ciekawy tego, słuchajcie Dziwne rzeczy tutaj są Naprawdę, mega dziwnie to wygląda Okej, okay. tutaj mamy naszego suwika, więc to jest spoczko A my, słuchajcie, będziemy musieli Zrobić sobie tą tajną bazę Tą taką do podglądania ich Gdzieś tutaj, w tym miejscu, słuchajcie Tutaj byłoby mega spoko jakbyśmy sobie to zrobili. Więc słuchajcie, ja tutaj przygotuję sobie ten terenik i tutaj za chwileczkę sobie zbudujemy właśnie tą e, tajną bazę. Okej, okay, słuchajcie, mam tutaj ten one way glass, którego już bardzo dużo razy korzystałem i on jest naprawdę mega spoczko, bo możemy sobie tutaj zrobić fajne e, centrum takie dowodzenia do podglądywania ogólnie. Tylko muszę e, przypomnieć sobie jak ja to stawiałem, słuchajcie, żeby tutaj dobrze to ogarnąć. Okej. Okay. Czekajcie, musimy zrobić to tak. Okej, okay, dobra, pyk. Ok, tutaj sobie zrobimy to w ten sposób. Czekajcie. Ok. Dobra. I teraz tak, jak tutaj wejdziemy. O, będzie świetnie. Dobra. I stąd będziemy podglądywać. Ok, więc teraz musimy to tylko dobrze tutaj wszystko postawić. I to nie jest łatwe, właśnie stawianie tych bloków. Także musimy się tutaj na tym skupić. Weźmiemy sobie dirta i podbudujemy się o jeden bloczek. Dobra. I teraz sobie polecimy. Pyk. Pyk. Pyk, okej, okay. tu już się źle postawiło, ale spoko. Ogarniemy sobie to. Zrobimy sobie tutaj taką ścianę po prostu z frontu. A boki sobie wypełnimy już dirtem normalnie. Ja myślę, że to będzie mega spoko opcja, słuchajcie. Dobra, pyk. Pyk, dobra, jeszcze tutaj jeden poziom wyżej sobie zrobimy tą ścianę. I powinno być spoko. Dobra. Pyk, pyk, pyk i pyk. Dobra, okej. Okay. Okej. Okay. O nie, tutaj grizzly chodzi, słuchajcie, muszę bardzo uważać, żeby oni mnie nie zaatakowali Bo są tutaj niedźwiedzie Dobra, ale musimy uważać na nie po prostu I ich tutaj nie prowokować, to będzie dobrze, słuchajcie Oa, nie bije mnie, bije mnie, bije mnie O nie, uciekam, słuchajcie, w złym miejscu zrobiłem to sobie Bo tutaj jest pełno niedźwiedzi, one mnie będą chciały zaatakować, słuchajcie Muszę je chyba flamethrowerem tutaj potraktować Czekajcie, gdzie jest mój flamethrower? okej okay. Dobra, zobaczymy, czy to się uda nam. Dobra, gdzie on jest? Okej, okay, dobra, udało się. Dobra, już jednego tutaj nie ma. Ale było ciężko, słuchajcie. Dobra, jeszcze jeden gdzieś tutaj widziałem, że jest, ale jest tam dalej. Dobra, może on tutaj nie przyjdzie i nas nie zaatakuje. To byłoby spoko. Dobra, to sobie zabudujemy tutaj. Okej, okay. weźmiemy sobie jeszcze to. Dobra. Pyk. No, i będziemy tutaj patrzyli. Słuchajcie, kiedy oni się pojawią i co tutaj będą robili, słuchajcie, e, tak, żebyśmy tutaj wszystko sobie zweryfikowali. Ale ogólnie później pójdziemy sobie tam, no bo jak wiecie, dołączyliśmy do tego gangu, więc mam nadzieję, że nic tutaj e, mi nie zrobią. Chociaż troszeczkę się boję, słuchajcie, i nie ufam temu intruzowi i tej, temu klonowi Belli, e, bo oni są mega podejrzani, słuchajcie, więc naprawdę e, ciężko im tutaj zaufać. Dobra, e, my sobie to wykończymy w ten sposób, dobra, tutaj sobie zrobimy. Wejście po prostu, ok. No i jest spoko, słuchajcie. To sobie tylko jeszcze tutaj zabudujemy, dobra. I tutaj będziemy mieli wejście. Ok, świetnie. Jeszcze to sobie zabudujemy, żeby oni tutaj tego nie zobaczyli. Dobra, pyk. Ok. I tutaj sobie to zrobimy, dobra. Ok, tu jest taki podejrzany blok, więc trzeba to też wypełnić. I z tej strony jeszcze, słuchajcie, wypełnimy, i będziemy mieli gotowe. Słuchajcie, będziemy mieli podgląd tutaj na tą bazę, e, właśnie e, tego gangu Intruza. Dobra, zobaczymy, czy oni się tutaj pojawią ogólnie. Dobra, ok, z tej strony, jak widzicie, nic nie widać, a my sobie wejdziemy tutaj i będziemy mogli wszystko widzieć elegancko. Zobaczcie, pyk. I wszystko tutaj widzimy Dobra, więc czekamy, słuchajcie, aż pojawić się tutaj Intrus i Bella Mam nadzieję, że za chwileczkę się pojawią I zobaczymy, co się będzie tutaj działo Okej, okay, słuchajcie, siedzę tu już bardzo długo Już nawet noc przyszła I nadal ich tutaj nie ma, więc ja muszę tam, słuchajcie, pójść I zobaczyć, co tam się dzieje ogólnie yy, I może uda mi się tutaj Znaleźć jakieś info, gdzie oni są No bo to jest dziwne, że tak długo by nie przychodzili Do tej swojej tajnej bazy tutaj Słuchajcie, ogólnie chciałem tutaj to, Czy to jest ognisko? Nie, nie można tego podpalić Ła! Dobra, a tą latarnię też nie można. Dobra, to muszę, słuchajcie, tutaj jakiś ogień zrobić sobie. Tylko nie chcę im tego spalić tutaj. Dobra, ale tu jest mega ciemno, słuchajcie, nic praktycznie tutaj nie widać ogólnie. Jakieś torcze by się przydały chociaż. Więc przydałoby się tutaj jakieś torcza zrobić ogólnie. Dobra, więc szybko. Czekajcie, czy ja mam tutaj? Nie mam torczy. Dobra, musielibyśmy szybko jakiś węgiel sobie ogarnąć, czekajcie, ale ja chyba w samochodzie mam jakieś torcze. Okej, okay, słuchajcie, udało mi się z samochodu wziąć torcze, także tutaj sobie rozświetlimy to troszeczkę, bo i tu mają jakieś latarenki takie, ale nie wiem ogólnie o co tutaj chodzi. Dobra, ok, słuchajcie, no nie ma ich, więc tutaj poczekamy po prostu na nich, mam nadzieję, że zaraz przyjdą i wszystkiego się tutaj dowiemy. Co to w ogóle jest, to jest mega dziwne, oła! O jako jak mnie boli głowa I co tu się stało w ogóle Ja jestem przywiązany do tego, ktoś mnie tu przywiązał W ogóle, gdzie są moje wszystkie rzeczy Nie ma moich rzeczy, o nie, co tu się stało Słuchajcie, ktoś mnie musiał tutaj przywiązać Ale tu nikogo, nikogo tu nie widać Słuchajcie, gdzie gdzie jest ten ktoś? Ktoś mi musiał uderzyć w głowę, słuchajcie, bo ja nic nie pamiętam. Co tu się wydarzyło? Co ja teraz mam zrobić? Słuchajcie, ja stąd się nie wydostanę. Zostałem mówić, w jakimś tutaj nie wiem dziwnym, dziwnym czymś ogólnie. To jest jakieś ognisko. Ja nie wiem, czy oni będą chcieli mnie tutaj spalić na jakimś stosie, tylko żeby to się nie wydarzyło, słuchajcie, musicie mi pomóc. Koniecznie zostawiajcie łapy do góry, subskrybujcie mój kanał, wpadajcie też na witoshop.pl. ja mam nadzieję, że w kolejnym odcineczku uda mi się stąd wydostać, a wy dajcie znać, kto mógł e, mi to wszystko zrobić. Tutaj możecie pisać w komentarzach. Słuchajcie, ja wam się dziękuję za uwagę Widzimy się w kolejnym filmie na kanale. Trzymajcie się, pozdrawiam was serdecznie, pa pa!